Kosze objętościowe są podstawą w żywieniu konia. Zawierają one dużo włókna, dzięki temu dobrze wpływają na układ trawienia. Koń w naturze spędza około 16 godzin na dobę podczas jedzenia. W związku z tym bardzo ważne jest, aby zapewnić im stały dostęp do pasz objętościowych, a podstawową paszą, jaką używamy, jest siano. Długoterminowe zaniedbania w podawaniu siana mogą prowadzić do wrzodów, kolek, a także spadku masy. Pasze treściwe są podawane 2 lub 3 razy dziennie, a ilość ich podawania jest uzależniona od wielkości konia, pracy, jaką wykonuje oraz jego wieku. Podstawową paszą treściwą, jaką podajemy w stajniach, jest owies. Możemy go podawać w całości lub tak jak na filmie, rozmielony. W zależności od kondycji konia oraz efektów, jakie chcemy uzyskać, możemy dodatkowo podać paszę.